Marzena Kawa, dobry wieczór. Niedziela będzie ciepła, wiosenna, miejscami także wietrzna. Jednak to ciepło nie zostanie z nami zbyt długo, a tę zmianę przyniosą fronty oraz niże. Wraz z nimi napływa z południowego zachodu do nas ciepłe powietrze. A w nocy dużo chmur, zwłaszcza na północy, i tam wszędzie popada. Poza tym w centrum, na południu więcej przejaśnień, a nawet rozpogodzeń. Na termometrach od 2 stopni w Krakowie do 6 w Rzeszowie. Jutro więcej chmur na północy i tam jeszcze może słabo popadać. Poza tym dużo słońca, a na termometrach od 16 stopni na Suwalszczyźnie, 17-19 w głębi kraju, do nawet 20 lokalnie na południu. Wiatr w górach będzie silniejszy. W poniedziałek na zachodzie popada deszcz i będzie już chłodniej. Na Pomorzu 8 stopni, a deszcz będzie zamieniał się w deszcz ze śniegiem. Nad resztą kraju słonecznie i ciepło, w Małopolsce na Podkarpaciu do 20 stopni. Nad morzem i w górach silny wiatr. Wtorek dość pogodny, bez opadów na Pomorzu, a nad resztą kraju chmury i deszcz, także deszcze ze śniegiem i sam śnieg. Na drogach trudne warunki. 5-7 stopni od Mazur i Podlasia przez centrum po Dolny Śląsk do 11 na Podkarpaciu. W środę wszędzie odczujemy chłód. Na wschodzie popada deszcz ze śniegiem i śnieg, najmocniej na Podlasiu. Od 3 stopni na wschodzie do 10 na zachodzie. Na południu silny wiatr. W czwartek na zachodzie bez deszczu, deszcze ze śniegiem i śnieg pojawią się na wschodzie. Tam też będzie chłodniej, od 3 do 6 stopni, na zachodzie do 9. Nadal silny wiatr, a w piątek bez zmian w pogodzie, nadal będzie zimno i zimowo. Również weekend ma być mokry i zimny. Spokojnego wieczoru, do zobaczenia.